Cześć, witam, witajcie w kolejnym odcinku z Amnezji. Będziemy dalej kontynuować naszą historię. Tak, w ramach szybkiego przypomnienia skończyliśmy akurat na tym momencie, kiedy przychodzimy do nowej lokacji. Akurat tuż po zniszczeniu czy roztopieniu tej organicznej substancji, co nam blokowała drzwi do kolejnego miejsca. Niestety minusem tego jest fakt, że nie skończyła mi się oliwa i wszystkie pomoce do podpalania, więc jesteśmy praktycznie goli, rzecz mówiąc. Trzeba sobie jakoś tu poradzić. It sure is dark in here. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now if you wish. What's the reason for the darkness, that is? Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Dandel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. No właśnie. Sęk w tym, że my tu niczego nie mamy. Znowu tu coś czerwonego jest na ziemi. Nigdzie się nie zgubię. Ja tu nic nie widzę kompletnie, nie wiem jak wy. I się tak zastanawiam, czy aby czasem nie... Nie wiem, nie rozjaśnić tego. Cholera. Super, jacyś pierwsi wrogowie będą, w końcu jakieś postacie oprócz nas tutaj. Dobra, ukucniemy sobie tutaj. Aha, jest, ktoś tam łazi. Kurczę, nie wiem, idziemy na ślepo, słuchajcie, mam nadzieję, że coś naprawdę będzie widać. Cię na pewno dobrze, idę chyba tam. Nie wiem, jestem cały czas przykucnięty. Przykucnięty, nie wiem, czy to dobrze powiedziałem. W każdym razie cały czas kucam. Nie wiem, jakby w razie, jakby skradać się. Kurczę, nie ma krzesi żadnych. No nic, idziemy dalej. Jakieś drzwi tutaj są. Jakaś beczka. Przydałoby się jakieś... O, jest coś. Dobra, jakiś dziennik. It's been more than a month since my last entry. After the event inside the underground chamber in Algeria, Professor Herbert insisted I return to England. He said he I found my journal this morning in the haphazard collection of things brought home from Africa. Lay the broken stone orb wrapped in cloth. Poczytalność już mi w ogóle zwariowała. Pewnie zaraz zginę czy coś w tym stylu. Już. Coś się stało. Tylko co? Ja tu nic tu kompletnie nie widzę. Dajcie mi krzesiwo, kurczę.
butelka. To są same butelki. Jest! Krzesiwo. Dobra, jest światełko. W końcu, kurczę, jakieś krzesiwo. Dobra, teraz mamy jakąś możliwość, żeby to w ogóle coś sobie poszukać, nie wiem. Żeby tutaj coś, kurczę, mieć na dalszą podróż. Jak na razie nic ciekawego. Kurde. Dobra. Czyli zastanówmy się teraz, gdzie iść. Tutaj coś zwisa. No nic, trzeba iść dalej. To jest chyba to miejsce, skąd przyszliśmy. Chyba. Nie wiem, będę dalej sobie kucał. Ale chyba tak, żeśmy stąd przyszli. Ale tu widzę jakieś fajne drzwi. Nie, tutaj przyszliśmy. To chodźmy może w tamtą stronę. Tam może coś będzie ciekawego. Nie, no bez jaj, chyba się zgubiłem. Ja pierdzielę, jak można się w grze zgubić? Tutaj są jakieś drzwi. Dobra. Idziemy dalej. O, jakiś stół. No nie! Dobra. Jest to jakieś kolejne krzesiwo? Nie. Jakaś oliwa. Coś mi tu zaraz pewnie złapie. Szczerze powiedziawszy, już mnie wkurza ta gra. Już tu niczego nie widać. A na filmie będzie pewnie podobnie. Noż, fuck. Dobra. Tu są drzwi uchylone. Tu jest kolejny stolik jakiś. Kurde, zaraz się wkurzę i to zostawię. Świeca. Drzwi kolejne. Tam się coś pali. Jest! Mamy w końcu. Bingo, nareszcie jakieś światło jest. Mam wrażenie, że krążymy w miejscu. I nie bardzo wiem, co tutaj mamy robić. Nie wiem. Jakieś ulotki znaleźć, dzienniki. Tu coś jest, tu nie. Dobra, to trzeba otworzyć te drzwi. To jest to miejsce, co zapaliłem. Zobaczmy, co mamy w dzienniku w ogóle. Nie wiem, notatki. Nic. Zadania. Nie masz żadnych zadań.
Czyli się po prostu kręcimy w miejscu. Nie wiem, może tam jeszcze gdzieś jakieś krzesiwo będzie. Byłoby dobrze właśnie. Tylko coś mi tu ciągle sapie. Aha, tam coś jest. Czyli tam są kolejne drzwi. Dobra, jeszcze szybko przeczeszemy tutaj. I spadamy stąd. Bo nie chcę, żeby mi ta postać w ogóle tutaj zwariowała. Aha, chyba się zbliżamy gdzieś. Dobra, jest zadanie. Fuck. Co to było? Dobra, jest zadanie. Zobaczmy to, co w ogóle za zadanie nam dali. Znać inną drogę. Dobra, czyli inna droga. Co się stało? Mocno krwawisz. Niedobrze, niedobrze. Ale coś tam było, ale nie chcę lepiej sprawdzić, bo kurde, nie wiem, czy tam był jakiś koleś czy coś. Coś mi w kostkę ugryzło. Tu niczego nie ma. No więc dobra. Zrobimy tak. Na razie skończymy tutaj w tym miejscu. Tak pomalutku będziemy sobie przychodzili tą amnezję. Nie chcę się pchać, bo kurde, nie mam żadnych apteczek. Nie mam apteczek, co ja mówię. Żadnej oliwy, niczego nie mam. O, może przyjdzie. I nie wiem, no. Kurde. Przydałaby się mała pomoc tutaj, no bo co ja mam zrobić, jak ja niczego nie mam, ani oliwy, ani krzesiw. A tak w ciemnościach chodzić, sami widzicie, że ja nawet nie wiem, jak to będzie na nagraniu wyglądało. Więc, dobra. Zatrzymamy się tutaj koło tej naszej świecy, tak więc czekajcie na kolejne odcinki, będziemy kontynuować dalej podróż. Dzięki i na razie.